Witam wszystkich w nowym materiale na kanale. Oto na pierwszym planie jednodniowe przepióreczki chińskie. Tutaj mamusia. Maluszki są z lęgu naturalnego, jak widać. Udało się wysiedzieć, wykluło się 6 sztuk. Pisklaczki radośnie już biegają po klatce. Odsadziłem kogucika, bo zauważyłem, że atakował małe, jak zaczęły wychodzić. Więc odseparowałem go, włożyłem go do klatki z papugami. O, słychać jak pieje. A tutaj są maluszki. Niespełna jeden dzień mają, kluły się wczoraj wieczorem. Że tak to wygląda. Będą chyba standardowe. Choć dwa są takie, te paski ich, te, które mają takie jasne, są troszkę ciemniejsze. Nie wiem, przepiórki pierwszy raz udało mi się odhodować. Zobaczymy, co to będzie. Miejmy nadzieję, że małe będą ładnie szybko rosły. Wszystko będzie w porządku i odchowają się. Jestem bardzo zadowolony z tego lęgu. Pierwszy, który był tam w domku, się odbywał w tej mniejszej klatce. Niestety był zmarnowany, przepiórka zeszła. Ale tutaj w wolierze już sobie poradziły. Samczyk był przez cały ten okres z samiczką. Wysiadywał z nią razem jajeczka. Pilnował, ale aczkolwiek jak młode zaczęły wychodzić, to widziałem, że atakuje jedziobie. Postanowiłem go odseparować. Jest sobie, o, tutaj biega. Kogutek nasz. Tutaj jeszcze rzut oka na małą przepióreczkę, która chodzi. Zagubiła się troszkę koło gniazda, ale zaraz sobie poradzi. Widać, jak się wspinają, łażą. Także to taki szybki, krótki filmik, żeby wam pokazać najnowsze lęgi. I już wkrótce na kanale więcej. Nowy widzu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to. Zostaw po sobie ślad w postaci łapki, komentarza. I do zobaczenia wkrótce. O, jeszcze kogutek pieje ładnie tutaj.